Lasowickie Atelier Przepis na szycie to projekt realizowany od czerwca do końca listopada 2017 roku przez grupę nieformalną Młodzi Aktywni pod patronatem Stowarzyszenia Miłośników Lasowic Wielkich. Głównym celem projektu była integracja mieszkańców poprzez wspólne uczestnictwo w kursie kroju i szycia, naukę nowych rzeczy i możliwość wyjścia z domu w celu poznania kreatywnych sposobów spędzania czasu wolnego. Efektem projektu jest powstanie lasowickich gadżetów oraz wyszkolenie mieszkanek w szyciu, dzięki czemu będą mogły pracować razem dla wspólnego dobra. Uczestniczki projektu mogły doskonalić techniki szycia na materiałach i maszynach zakupionych w ramach projektu. Podczas 3 spotkań, po 4 godziny każde, uczyły się szyć wsypy i poszewki na poduszki, torby z aplikacjami, pluszowe drzewka i choinki oraz na ostatnich zajęciach fartuszki kuchenne. Po zakończonym kursie kroju i szycia odbyło się 15 otwartych spotkań warsztatowych, w tym 2 skierowane głównie do dzieci. Przy poczęstunku panie rozmawiały o szyciu, wymieniały się doświadczeniem i szyły różne maskotki, takie jak słonie, sowy, drzewka, choinki i torby. Powstałe maskotki stały się lasowickimi gadżetami, które przy okazji różnych imprez lokalnych czy wizyt są ciekawą pamiątką. Uszyto również prezenty specjalne jako podziękowania dla gości i zasłużonych. Specjalnie przygotowane ekspozycje zachęcały odwiedzających do oglądania gadżetów, które można było wygrać w organizowanych konkurencjach. Na zakończenie projektu zostało otwarte Lasowickie Atelier, czyli mała pracownia lasowickich gadżetów, której panie będą mogły kontynuować szycie na potrzeby wsi, spotykając się cyklicznie lub w razie potrzeby.